12 sierpnia 1941 roku Prezydium Rady Najwyższej Związku Sowieckiego wydało dekret o tzw. amnestii. Na jego mocy mieli odzyskać wolność obywatele polscy skazani wyrokami sądów sowieckich, przebywający w więzieniach i obozach, objęci śledztwem, wysiedleni, a także jeńcy wojenni wzięci do niewoli podczas agresji we wrześniu 1939 roku. Stalin zgodził się na uwolnienie Polaków pod naciskiem Wielkiej Brytanii. W tym czasie sytuacja wojskowa Związku Sowieckiego była bardzo zła i pilnie potrzebował dostaw materiałowych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nazwano ten dekret dekretem o amnestii, chociaż w większości obywatele polscy nie złamali sowieckiego prawa, a poza tym nie podlegali orzecznictwu sądów sowieckich, a narzucenie im obywatelstwa sowieckiego było pogwałceniem 4. konwencji haskiej. Na mocy tego dekretu utworzono Armię Polską w Związku Sowieckim pod dowództwem generała Andersa, liczącą prawie 80 tysięcy żołnierzy. Skupiło się przy niej też około 30 tysięcy cywilów. W sumie po ewakuacji armii Andersa do Iranu uratowano w ten sposób znacznie ponad 100 tysięcy obywateli polskich. W miarę jak sytuacja Armii Czerwonej poprawiała się, władze sowieckie coraz oporniej realizowały dekret o amnestii, odmawiały wypuszczenia z łagrów obywateli polskich, a także samowolnie decydowały o tym, kto jest obywatelem polskim, a kto nie. W szczególności odmawiały uznania za obywateli polskich osób narodowości ukraińskiej i białoruskiej. Po ewakuacji armii Andersa w roku 1942 Związek Sowiecki znów przystąpił do zmuszania siłą obywateli polskich do przyjmowania sowieckich paszportów.